internetu, nawet jeśli to jest dziennikarz radiowy, to w dzisiejszych czasach warto pamiętać, że przechodzimy w tej chwili taką ogromną zmianę w mediach, że to, co kiedyś było głównie media podpisane, ale teraz nawet radio i internet może przyjść do was z kamerą, was nagrywać i prosić o to, żebyście występowali, dlatego że coraz więcej w internecie rzeczy i materiałów ukazuje się poprzez właśnie filmy czy nagrania, robi to radio, telewizja, o tym nie muszę mówić. Warto wiedzieć, jak wygląda, jak przygotować się do takiej wypowiedzi. My zwykliśmy mówić, że w telewizji mówi się setkami i wy powinniście taką umiejętność nabrać, mówienia setkami. Co to znaczy? Setka wzięło się od przysłowiowych 100 sekund. 100 sekund próba opisywania tematu tego, czym się zajmujecie, to, co chcecie przekazać. Teoretycznie wydaje się to strasznie mało czasu, ale gdyby każdy z was miał stanąć w tej chwili przed kamerą wypowiedzieć się przez minutę, mogłoby się okazać, że tego czasu wcale tak mało nie jest. Ale warto o tym pamiętać, dlatego żeby w taki sposób formułować myśli, ponieważ jest w tej chwili taka tendencja do tego, żeby wszystko skracać. Serwisy radiowe w radio, całe, z wszystkich informacji, trwają w tej chwili około 2 minut, 40 sekund, 3 minut. Jedna informacja trwa około 30-40 sekund. Taki długi materiał w telewizji to ile w serwisie informacyjnym? Minuta 15 to na szczęście jeszcze jest krótki. O, swoje to się tak trzeba byłoby zmierzyć, czy tyle jest, bo taka średnia to jest 2 minuty, minuta 40, 2 minuty. 2 minuty relacji w telewizji, w której wypowiada się kilka osób, są jeszcze obrazki z OFU, co jak tak policzycie, takie obrazki i to, co czyta ten dziennikarz, który to prowadzi, że waszej wypowiedzi będzie z jakieś 25 sekund? To dużo? Mniej? Komentarz z tyłu, tak. Warto o tym wiedzieć. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że raczej nie przeskoczycie tego, żeby tak nie było. I to, co możecie zrobić, to możecie się na taką 30-sekundową wypowiedź przygotować. I starać się znaleźć to, co chcecie przekazać. Są niektórzy tacy, wierzcie mi, wyszkoleni, którzy na każde pytanie odpowiedzą to jedno czy dwa zdania. Ja o co byście go nie zapytali, to co on postanowił, że przekaże, to powiem. Są tacy politycy, może to dodam, bo to może gdzieś jest istotne. Odpowiada swoje, tak. To, co ma do przekazania. Ja oczywiście was do tego nie zachęcam, bo zachęcam was do tego, żebyście odpowiadali na pytania z sensem i tak jak je zadaje dziennikarz, ale zawsze mieli w głowie to, że z tego co powiecie, nawet jeśli będziecie mówili 10 minut, to jak mówicie 10 minut, to dziennikarz wybierze 30 sekund i on wtedy z tych 10 minut wybierze 30 sekund, które on uzna, że jest ważne i istotne. No jak powiecie minutę, no to macie prawdopodobieństwo, że wybierze to, co wyście chcieli z tej minuty 30 sekund, to macie już 50%. Z 10 minut jest zdecydowanie trudniej. W związku z tym warto przygotowywać sobie to, co chcę powiedzieć, to, co chcę przekazać, właśnie w takich, a najlepiej to mówić w takie 30 sekund z początkiem i z końcem, żeby było trudno wyciąć. Czyli, że jest początek, rozwinięcie i koniec i tak to nie ma puenty. No, wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że to się pojawi. Radzę wam. Warto się tak do tego przygotować, bo to wtedy wy macie wpływ na to, to wy kształtujecie tą informację o was. To wy wtedy wpływacie na to, co się ukaże, czyli co zostanie wybrane. Warto mówić takim początkiem i końcem, w takich 40-30-sekundowych sekwencjach. Oczywiście to ma zastosowanie, jeśli wypowiadacie się do telewizji przede wszystkim, bo w radiu jest taka możliwość, że można układać wypowiedzi dłuższe i sobie z początek wziąć i koniec i zrobić z tego taką 40-30 sekundową wypowiedź. W telewizji to musi być coś, co po sobie postępuje, bo wtedy widać na ekranie tak zwane cięcie. To jest oczywiście
do sytuacji najczęstszej, bo najczęściej będziecie mieli sytuację taką, że przyjdzie do was dziennikarz i będzie chciał was nagrywać do takiej wypowiedzi telewizyjnej, zwykłego materiału, relacji informacyjnej. To oczywiście, o czym mówię, nie ma zastosowania do rozmowy w studiu. Bo w studiu odpowiadacie pewno 2-3 minuty, czy na jakiejś rozmowie, jeśli będziecie zaproszeni na rozmowę na żywo, na jakąś relację, co wtedy nie ma zastosowania to, że mówicie 30 sekundami, bo wtedy to jest straszna gimnastyka dla dziennikarza, jak ktoś tak odpowiada. Wtedy to jest 2-3 minuty takiej wypowiedzi. I warto może też wiedzieć o tym, że te 30 sekund zostanie, jak macie 10-minutową wypowiedź, to z tych 30 sekund zostanie wybrana część najbardziej barwna, najbardziej emocjonalna, jakaś taka najbardziej interesująca. Oczywiście to dziennikarz gdzieś tam uznaje, jakie to jest. To dziennikarz jest ten, który wybiera tą informację. Ale jeśli wy założycie, przygotujecie sobie coś takiego, co jest barwne i interesujące, to macie wpływ na to większe prawdopodobieństwo, że to, co sobie przygotujecie, zostanie wybrane. Ostatnio byłam na takiej konferencji, to dotyczyło zawieszenia wiedzy na stadionie budowanym na Euro. I tam chyba najlepiej, tak od tej strony właśnie dla dziennikarzy, to przygotowała się firma, która budowała tam konstrukcję. Bo oni coś takiego jak konstrukcja stalowa takiego stadionu określili ciężarem samolotu, który zawiera 500 osób na pokład. Powiedzieli, że ta konstrukcja waży tyle, ile 6 samolotów, które zawierają 500 osób na pokład. I to już jakiś obraz jest tego, o czym mówili. Warto przygotowywać sobie anegdotki, bo to jest też jakaś rzecz, która jest rzeczą interesującą. I to z takich praktycznych rzeczy, które chciałam wam jeszcze przekazać do takiej rozmowy z dziennikarzem, to zdecydowanie dla pani, ale dla panów również, warto dla tych osób, które będą się kontaktowały z dziennikarzami, które będą nagrywane przez media, warto przygotować się do tego, żeby zawsze mieć w szafce pudę, nawet dla panów, dlatego że jedną z najgorszych rzeczy, które przeszkadzają nam, jak oglądamy, to jest jak ktoś się świeci, a taka umiejętność, takie przypudrowanie się nawet gdzieś tam w zaciszu gabinetu powoduje, że będziecie zdecydowanie lepiej wyglądali, a podobno, nie wiem, to też jest zbadane naukowo i wywołuje wiele emocji, że to jak jesteśmy odbierani w telewizji, to nie to, co mamy do powiedzenia, tylko nasz ogólny obraz, czyli to, jak wyglądamy, treść razem z tym, jak wyglądamy. Tworzymy jeden obraz. W związku z tym przygotować się trzeba w różny sposób. Po pierwsze, merytorycznie to, co chcę przekazać, po drugie, to, jak będę wyglądał, a po trzecie, to, co będę mógł jakby przekazać i dać więcej. Dzięki temu będę wpływał na informacje. Ale przede wszystkim budowanie relacji z dziennikarzami to jest praca. To nie weźmie się samo z siebie. To wymaga pracy, systematyczności, bo nikt was z tym, co robicie, nie odnajdzie w dziennikarzy. Jest to raczej mało prawdopodobne, może przy jakiejś wyjątkowej sytuacji. Sukces ma ten, kto spróbuje i włoży pracę w to, żeby dziennikarzy przekonać do tego, co robi. Ja może to, co bym chciała zrobić, to chciałabym też odpowiedzieć na państwa pytania z praktyki, z tego, z waszych doświadczeń z dziennikarzami, służyć praktyczną radą. I teraz myślę, że jest taki moment, że chętnie odpowiedziałabym na wasze wątpliwości, pytania i doświadczenia, bo widzę, że część osób z tych, przynajmniej która tutaj była, to są osobami, które próbują nawiązywać kontakty z dziennikarzami. I patrząc po tym, jak część instytucji pozarządowych istnieje w mediach, widać, że to się da. Pewnie, niektórzy mają tematy, czy pomyślą sobie o takiej działalności, czy prowadzą taką działalność, która z założenia jest w mediach chętnie przyjmowana. Ja ostatnio robiłam dla mnie również bardzo cenną relację wzruszającą z Fundacja Trzeba Marzyć, Spełnianie Marzeń
chorych, śmiertelnie dzieci. Wspaniała sprawa, wspaniała rzecz, wspaniałe doświadczenie dziennikarskie. Można powiedzieć, że to jest sam temat taki, który dziennikarzy będzie interesował. Ale gdybyśmy nie dostali informacji, gdyby ktoś nie zadzwonił, nie powiedział, nie zachęcił, to taki materiał w życiu by nie powstał, bo nikt z nas by nie wiedział, ja bym nie wiedziała, że akurat w sobotę jest organizowane czy spełniane marzenie dziewczynki, która jest chora na raka, a sobie zażyczyła, że chciałaby być przez jeden dzień gwiazdą, taką jak Lady Gaga, czy jakakolwiek inna gwiazda ze sceny. Przyjechała po nią limuzyna, pojechała na zakupy, kupiła 10 par butów dla siebie i dla mamy, bo miała w tych sklepach budżety. Taki wymyśliła sobie marzenie i to marzenie zostało spełnione. I muszę wam powiedzieć, że wspaniałą też rzeczą było to, że podczas spełniania tego marzenia, czy takiej akcji,